Mamy już 20 tysięcy podpisów za S6. Dziękujemy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy wszystkim, którzy już poparli ideę budowy trasy ekspresowej S6 biegnącej wzdłuż Bałtyku. Bardzo dziękujemy osobom i instytucjom, które zaangażowały się w społeczną akcję zbierania podpisów dla tej inwestycji. Nie kryjemy zaskoczenia skalą zainteresowania w pierwszych tygodniach akcji. Okazuje się, że bardzo wielu osobom nie jest wszystko jedno. Imponujące jest zaangażowanie. To, co poza wielkim odzewem społecznym udało się zrobić, to przekonanie, że sprawa dzieje się ponad partyjnymi dyskusjami. Akcja wywołała też głosy krytyczne. Przeważnie słusznie wypominane, że jest wiele innych, większych, mniejszych dróg lokalnych, powiatowych, krajowych, które są w fatalnym stanie. Zakorkowane i dziurawe, wymagające pilnych remontów. Te głosy są jak najbardziej słuszne. Zwłaszcza starania dotyczące remontu drogi S11, które powinny być kontynuowane. Niestety, żyjemy w czasach priorytetów i ograniczeń, a nic nie jest oczywiste. Poważne publikacje analityczne z przełomu tego roku nie pozostawiają złudzeń. Zarówno S6, jak i S11 miały być projektami, które raczej wypadną z rządowych planów podziału środków na budowę dróg w Polsce w latach 2014-2020. Teraz narracja się zmienia. Wciąż nic nie jest oczywiste, ale widać diametralną zmianę nastawienia decydentów do budowy ekspresówki S6, której prace projektowe są zaawansowane. Celem nie jest wyrwanie z budżetu pieniędzy na budowę tego czy innego odcinka drogi. Będziemy akcję kontynuować, nadając jej jeszcze większy rozmach, tak aby powstał spójny plan budowy całej drogi. Sygnał zwrotny otrzymaliśmy jasny: mamy działać. Przybywają nam kolejni partnerzy akcji, jak sieć lokalnych stacji radiowych RMF Max. Rośnie też grono wolontariuszy. S6 jest dla naszego regionu trasą o charakterze cywilizacyjnym. Jej powstanie spowoduje, że łatwiej będzie uzyskać akceptację dla budowy innych arterii spinających sieć dróg w regionie. Nie jest kwestią jedynie to, w jaki sposób powstanie drogi ekspresowej S6 poprawi obecną sytuację komunikacyjną. Ważne, jeśli nie ważniejsze, jest to, co może spowodować jej powstanie. Zupełnie inne postrzeganie inwestycyjne regionu, otwarcie na zachód i mający coraz większe znaczenie gospodarcze i turystyczne wschód. Święty Jan Bosko nawiedzi Słupsk. W środę do Słupska przyjadą relikwie świętego Jana Bosko, które pielgrzymują po świecie. Od środy mszą w kościele świętej rodziny rozpoczną się uroczystości nawiedzenia. Słupsk jest jednym z 50 polskich miast, do których zawita figura świętego Jana Bosko, będąca relikwiarzem założyciela zgromadzeń zakonnych salezjanów. I właśnie parafie salezjańskie odwiedza ona podczas światowej peregrynacji. Od 2009 do 2015 roku relikwie mają przemierzyć 130 krajów na 5 kontynentach. W Słupsku, w salezjańskiej parafii pod wezwaniem świętej rodziny przy ulicy Grodgera, relikwiarz pojawi się w najbliższą środę o godzinie 16. Msze święte przy relikwiach odbędą się o godzinie 16:45 i po godzinie 21 po apelu maryjnym i odnowieniu ślubów salezjanów konsekrowanych. Potem zaplanowano czuwanie przy relikwiarzu, który opuści parafię po porannej mszy o godzinie 6. To pierwsze takie wydarzenie w naszym zgromadzeniu, bardzo dla nas ważne. To wyzwanie i duchowe, i logistyczne, bo w każdej parafii relikwiarz jest zaledwie przez kilka godzin, a przez ten czas chcemy i pomodlić się przy nim wspólnie, i dać wszystkim czas na zawierzenie próśb w indywidualnych modlitwach, mówi proboszcz parafii ksiądz Wiesław Prądzyński, który przyznaje, że z powodu tego przeżycia nie śpi od kilku dni. Dodaje również, że aby przygotować wiernych na przyjęcie relikwii świętego, jak informują słupscy salezjanie, relikwiarz jest osobliwy, ma bowiem postać figury wiernie oddającej postać świętego. W klatce piersiowej figury zostały umieszczone relikwie kości prawej dłoni ojca i nauczyciela młodzieży, jak o świętym Janie Bosko powiedział Jan Paweł II. Symboliczna wymowa samych relikwii także jest znacząca. To prawą ręką ksiądz Jan Bosko między innymi witał się, ale także błogosławił i czynił znak krzyża w imieniu Chrystusa. Odpuszczał grzechy w sakramencie pokuty, zaznaczają księża słupskiej parafii.
Relikwiarz ważący aż 360 kg dotrze do Słupska w specjalnej ciężarówce, której kierowcy są zobowiązani pod przysięgą, że nie oddadzą jej prowadzenia w inne ręce. Radna Pardo rezygnuje. Radna ze Słupska Elżbieta Pardo, która wyprowadziła się z miasta, zdecydowała we wrześniu złożyć mandat. Gdyby tego nie uczyniła, prawdopodobnie i tak utraciłaby z mocy prawa miejsce w Słupskiej Radzie. Znana lekarka weszła do Rady z przekonującym poparciem wyborców. Teraz jednak przeprowadziła się do jednej z miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej, jak podkreśla, spełniając w ten sposób jedno ze swoich życiowych marzeń. Choć już opuściła formalnie Słupsk, dotąd nie zrezygnowała jednak z mandatu radnej. Tu ma dom i tu mieszka jej córka. Zapowiedziała jednak, że będzie dojeżdżać na posiedzenia. Aktywnie uczestniczyła między innymi w ostatniej sesji rady. Tymczasem zmiana miejsca zamieszkania może skutkować utratą mandatu, co wynika z ordynacji wyborczej. Wypowiedział się w tej kwestii wojewoda i kwestię podniesiono na ostatniej sesji. Pani doktor w rozmowie z Głosem Pomorza powiedziała, że w związku z tym zdecydowała się złożyć mandat we wrześniu. Przypomnijmy, że każdy słupski radny pobiera miesięcznie około 1200 zł diety. Kto zajmie miejsce w Radzie w miejsce Elżbiety Pardo? Kolejna z osób z największym poparciem z listy Nowego Słupska, z ramienia którego startowała dr Pardo, a w ostatnich wyborach samorządowych uzyskała największą liczbę głosów. Tą osobą jest Piotr Knut, który przez lata kształcił policjantów w Słupskiej Szkole Policji. Obecnie związany jest z Akademią Pomorską.